dla mnie tak naprawdę jedynym powodem, dla którego ludzie nie robią tego, co mają robić, jest brak percepcji kontroli. Specjalnie nie mówię kontroli, bo generalnie, tak się nad tym zastanowić, to my mało w życiu możemy kontrolować, ale brak percepcji kontroli i strach przed konsekwencjami tego, co się może stać. Nie? Oczywiście paradoks polega na tym, że jak jesteś tym jeleniem i stoisz i te światła się zbliżają, to i tak się coś stanie. Nie? Jeżeli nic nie będziesz robić, to w ogóle już nie masz żadnej kontroli. Nie? Natomiast dlatego ta koncepcja tego radosnego sadyzmu jest taka fajna, bo to po prostu oznacza, że przestajesz z roli ofiary, czy kogoś, kto się autosabotuje i czeka, i siedzi, i patrzy, co się będzie działo, i patrzysz w momencie, znowu mówię umownie, znowu patrzysz, jak inni sadyści przychodzą do ciebie i zaczynają rozstawiać cię po kątach, nie? I znowu się w tobie gotuje, przechodzisz do pozycji osoby, która nawet jeżeli nie za bardzo wie, co ma robić, to przynajmniej podejmuje rękawice i chociażby robi to na zasadzie małych kroków, nie? I jeżeli teraz przejdziemy na przykład znowu do produktu numer jeden, czyli do motywacji bez motywacji, nie? To tam jest ten model Mority, który między innymi mówi: zaakceptuj wszystko, co czujesz, pamiętaj o intencji i zrób, co trzeba, nie? Jak naprawdę nie ma lepszego modelu. I w momencie, w którym mówimy o punkcie numer jeden, czyli zaakceptuj wszystko, co czujesz, i w momencie, w którym jakiś czas temu mówiłem ci o tej technice piorunochronu czy kamienia w wodzie, nie? To jakby to w tym momencie masz już rezerwowy element, znaczy koło ratunkowe pod tytułem, że jak już się czujesz chujowo i jak już nie czujesz tego, co chcesz czuć, to przynajmniej po prostu pozwól sobie czuć się źle, nie? Bo jak pozwolisz sobie na to, to będziesz się czuć zaraz lepiej, dużo szybciej, nie? Czyli jeżeli już się wpieprzasz w to, nie? Bo oczywiście, że się tak będzie działo. No, my wszyscy mamy chwilę wątpliwości, nie? Dłuższe, krótsze, ale wszyscy mamy, więc masz absolutną gwarancję, że będziesz znowu do tego wracać. A czy mam nadzieję, że nie, i też bym życzył i sobie, i tobie, ale przecież ja też mam chwilę wątpliwości. Wszyscy je mamy. I w tym momencie po prostu pozwól sobie na nie. W tym sensie nie taplaj się w nich i nurzaj, wielce zadowolona, tylko po prostu pozwól, bo to wszystko, te odczucia i te emocje mają pozytywną intencję i próbują ci coś przekazać. Właśnie dostajesz informację, nie jesteś świadkiem w tym momencie, kiedy czujesz czy coś pozytywnego, czy coś negatywnego, w sensie odczucia, znaczy, bo to wszystko jest pozytywne, tylko w sensie przyjemności odczucia, to tak naprawdę jesteś świadkiem komunikacji między twoją podświadomością a świadomością. Nie? To znaczy po prostu jesteś świadkiem komunikacji. Nie? Ktoś, mówiąc umownie, ta wewnętrzna, ta głębsza wewnętrzna część ciebie próbuje coś zakomunikować. Więc jeżeli ty to wypierasz, no to stuka coraz bardziej, krzyczy coraz głośniej, nie? W momencie, w którym ty po prostu wiesz, że intencja jest zawsze dobra, bo przecież to nie jest tak, że wątpliwości są cudzysłów złe, strach jest cudzysłów zły, bycie nieśmiałym jest cudzysłów złe. To ma dobrą intencję, no intencją jest ciebie chronić, nie? Więc w momencie, w którym ty dosłownie, możesz nawet to dosłownie zrobić, powiesz na głos, oczywiście najlepiej jak jesteś sama, bo w miejscach publicznych mogą cię odwieźć karetką, ale jak powiesz do siebie, że okej, rozumiem, usłyszałem ten przekaz, ale nie masz się czym martwić, to zapewniam cię, że to się zmniejszy. I na przykład, jeżeli będziesz sobie, co ci polecam, bo za chwilę z tobą, ile masz czasu? Ja? Tak. A ile trzeba? Dobra, okej. Bo za chwilę ci jeszcze powiem jeden model, o którym tam nie wspominałem. Powiem ci go pokrótce, bo jest ciekawy i też się trochę powinien, dlatego że jakby bez wstydu nie będę tobie dużo tłukł, bo ty możesz słuchać tego, a jak będziesz miała pytania, to po prostu mi zadasz, nie? Więc nie chcę się powtarzać. Natomiast jest tam jeden element, znaczy element, to nie element, to kurwa cała szkoła niemalże, której tam nie przedstawiłem czyli tak, jeżeli czujesz, to po prostu sobie na zwyczajnym świecie pozwól. Pamiętaj, ja sam tego uczę i sam się nieraz łapię na tym, że się opieram, nie? Ale pamiętaj, że zawsze intencja jest pozytywna, nie? To znaczy najzwyczajniej na świecie. Czy mam to odpuścić? Nie mam sobie tłumaczyć albo szukać jakiejś odpowiedzi, tylko po prostu odpuścić. Nie musisz sobie tłumaczyć, bo nie masz sobie za bardzo czego tłumaczyć, bo po prostu wiesz, o co chodzi. Intencja jest taka, że
że ta część podświadoma, czy to jest mózg, czy to jest ciało, w zależności od filozofii, próbuje ci coś przekazać, nie? Próbuje cię chronić, więc intencja jest pozytywna. Tylko ty jesteś, wiesz, to jest trochę tak jak powiedzmy dowódca armii, do którego przychodzą dowódcy poszczególnych tam, wiesz, tam piechoty, lotnictwa i składają mu meldunki, nie? Ale on podejmuje decyzję. Jakby dowcip polega na tym, że ty dostajesz tą informację, ale pamiętasz punkt 2 o intencji, wiesz, że coś jest do zrobienia, a potem to robisz, nie? I pamiętaj i o tym, że jak zaczniesz to robić, to się generalnie wkręcisz, nie? Że jak sobie dasz pozwolenie na to, to o czym tam mówię, tak, dasz sobie błogosławieństwo, to się wkręcisz z czasem, nie? Nie chodzi o to, że ty w momencie, w którym na przykład postanowisz działać, to masz się znowu rzucić tam na maksa. Ja nie mówię, że ty masz działać na 100%. Jeżeli działasz na 100%, czyli jak nakurwiasz, to możesz to robić tylko krótko, na takiej samej zasadzie, jak sprint jest wysoko, jest bardzo wysoko, jest bardzo intensywny, więc nie możesz sprintować maratonu, nie? Musisz też o tym wiedzieć. Jeżeli widzisz, że wychodzisz mocno poza strefę komfortu, że coś jest dla ciebie bardzo intensywne, to pilnuj, żeby to było krótko i żeby potem nastąpiła regeneracja, tak jak z treningiem na siłowni, nie? Nie możesz cały dzień na siłowni podnosić ciężarów, to jest niemożliwe, po prostu zniszczysz się, złapiesz kontuzję. Tak samo tu, z czasem możesz zwiększać obciążenie, intensywność, długość treningu, okej? Z czasem tak. I dlatego te koty, wiesz, ci goście, którzy są w biznesie tyle lat, potrafią zrobić dużo więcej. Nie dlatego, że oni mają nadzwyczajne, kurwa, umiejętności, bo ja dzisiaj widziałem tych debili z nadzwyczajnymi umiejętnościami, którzy ważyli po 200 kg, nie? Nie mają żadnych nadzwyczajnych umiejętności. To znaczy, część z nich może ma, ale zdobyli je na zasadzie po prostu treningu, czyli pierwszy element, prawda, to jest to, że pozwalasz sobie czuć, ale nie pozwalasz sobie tak na zasadzie, no dobra, niech będzie, tylko doceniasz fakt tego, że właśnie jesteś świadkiem komunikacji między twoją podświadomością, że twoja podświadomość próbuje ci coś powiedzieć swoją drogą. Ja codziennie, jak na przykład siadam sobie, bo ja codziennie robię sobie autohipnozę, nie, i tam podaję sobie, a tak naprawdę, wiesz, autohipnoza to jest bardzo takie, wiesz, wygórowane słowo. Tak naprawdę chodzi o rodzaj autosugestii i rodzaj po prostu zrelaksowania siebie. W momencie, w którym jesteś zrelaksowana i panujesz nad swoim dialogiem wewnętrznym, to w tym momencie to jest autohipnoza, nie? Więc ja na przykład codziennie dziękuję swojej podświadomości za wszystko, co dla mnie robi, nie? Czy moja podświadomość ciągle robi dla mnie rzeczy, których bym chciał? No nie. Ale nie zmienia faktu, że doceniam to, że jest, będzie ze mną do końca życia, żeby nie wiem, co się stało, nie? I robi, co może. Każdy orze jak może i ona też robi, co może. To, co potrafi i tak jak myśli, że będzie dla mnie najlepiej, tak robi, nie? I czasami muszę działać wbrew, bo na przykład, wiesz, czuję objawy stresu w sytuacji, w której nie ma to z logicznego punktu widzenia większego sensu, ale my nie jesteśmy logiczni, nie? Jesteśmy 3D, a nie 2D i musisz brać na to poprawkę. I ten element o 3D, a nie 2D mówi też między innymi o tym, że się będą działy rzeczy, których może w scenie życzyć logicznie i racjonalnie nie mają większego sensu, nie? Poza tym, że mają. Z poziomu 3D logicznie i racjonalnie mają sens. Nie mają z punktu widzenia, wiesz, robota i cyborga, ale my nie jesteśmy robotami i nie jesteśmy cyborgami. Dlatego różne rzeczy się będą działy. Czyli pierwszy element, po prostu pozwolić sobie docenić fakt i być wdzięcznym za te reakcje, bo one mają cię chronić. Drugie to pamiętać, co jest do zrobienia, a trzecie to po prostu zrobić. I wiesz, nie wychodzić z tej strefy komfortu bardzo, bo ludzie zapominają, że poza strefą komfortu to jest jeszcze strefa paniki. Nie? Jeżeli za bardzo wyjdziesz, no to będziesz właśnie tak jak ci ludzie, którzy 1 stycznia postanawiają, że od teraz będę ćwiczyć 2 godziny dziennie. Nie? I nie ćwiczył przez 15 lat, 60 kg nadwagi i idzie biegać na godzinę. Nie? Wiesz, tego się nie da utrzymać po prostu, nie? Więc wiesz, jakby spokojnie mieć wymagania, w tym sensie ten i jeżeli jeszcze mówimy o radosnym sadyzmie, pamiętaj, że radosny sadyzm przede wszystkim jest nakierowany na siebie, na swoje słabości, nie? Że jak czujesz, że jest opór, a wiesz, że to, co masz zrobić, przybliża cię do celu, jest dla ciebie dobre, to się uśmiechasz do siebie i mówisz, no to kurwa, patrz teraz, nie? To jest radosny sadyzm. Radosny sadyzm jest przede wszystkim nakierowany wewnętrznie.